Według danych gus umowy o pracę rosną od 2015 roku i w tamtym okresie było ich około 9 milionów. Dzisiaj mamy tych umów o pracę na czas najkrzeszony już ponad 9,5 miliona, czyli ten wzrost jest widoczny. Według badania Michael Page Confidence Index ponad 54% osób taką umowę o pracę na czas najkrzeszony właśnie posiada. To oznacza, że coraz pewniej czujemy się na rynku pracy. Zainteresowanie umów o pracę to też ważne rośnie, niezależnie od stanowiska. Tutaj mówimy o szczebrach podstawowych. Specjalistycznych, menedżerskich, a również dyrektorskich. Jest to też zauważalne na rynku pracy. Pracownicy w ciągu najbliższych 12 miesięcy oczekują podwyżki i tych ankietowanych jest ponad 50%, czyli ponad połowa osób spodziewa się w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawy swojego, swoich finansów. To też jest ciekawe, że ponad połowa stan ankietowanych stwierdza, że jeżeli będzie przyjdzie im szukać nowej pracy, znajdą pracę nową. W czasie krótszym niż 3 miesiące jest to też pokazana ich pewność na rynku w dobie dzisiejszego rynku pracownika. Mając przy okazji, biorąc pod uwagę dzisiejszy wzrost umów o pracę względem całego rynku, fakt, że pracownicy oczekują podwyżek oraz tego, że znają pracę w krótkim czasie, to sugeruje, że ten rynek pracownika cały czas nam się umacnia w Polsce.